2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Welcome to the Polish Community Program on Radio 2 FM 98.5 on your dial. Dzień dobry Państwu. W sobotę 21 marca roku 2015 witają Marian Polak i Jerzy Moskała. Przedwczoraj obchodzili imieniny Józef i Bogdan, dzisiaj Benedykt, a jutro Katarzyna. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wiele dobrego. Dla wszystkich Seweryn Krajewski śpiewa o złotej jabłoni. Myśli związane z kokardą raczej darmo oddajemy. Biegamy dużo i na darmo udajemy. Mogą nas zabrać w drogę każdą, pod byle niebem, byle gwiazdą. Zasypiamy, zasypiamy. Odnajdźmy złotą jabłoń, niech przed głupotą nagłą ta jabłoń chroni, studzi rozgrzane skronie ludzi. Miejmy choć jedną zmowę jawną, życiodajną i promienną, jakąś nadzieję jednostajną, nieodświętną, niewiosenną. Znajdziemy złotą jabłoń, niech przed głupotą nagłą ta jabłoń chroni, studzi rozgrzane skronie ludzi. Odnajdźmy złotą jabłoń, niech przed głupotą nagłą ta jabłoń chroni, studzi rozgrzane skronie ludzi. A co w dzisiejszej audycji? Misterium Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wielkanoc w Krakowie, Rękawka i Emaus, Zagłada Cywilizacji, a Państwo Islamskie, Sylwetka Miesiąca, Anna German i jej piosenki, Stowarzyszenie Siemacha i Ogród Doświadczeń w Krakowie i wreszcie Interesujące Kocie Sprawy. Usłyszymy również pieśni pasyjne wielkanocne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Beata Rumianek. Będą też komunikaty lokalne. Można nas również słuchać na internecie pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com.
Po zakończeniu audycji przyjmujemy telefony przez 15 minut pod numerem 97 15 54 11. Życzymy przyjemnego słuchania. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel. Najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. Za chwilę wspomnienia z Kalwarii Żebrzydowskiej o misterium Wielkiego Tygodnia i uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. A przed tym zespół Śląsk i pieśń Ziarno. Śpiewa Ewa Błaszczyk. Wschodziło, wszystkie piersy go widały, niebo się cieszyło.
Misterium Wielkiego Tygodnia. Podczas Wielkiego Tygodnia w wielu miejscach na całym świecie odbywają się misteria męki pańskiej, a w Polsce słynne jest misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu w odległości około 40 km od Krakowa i w pobliżu Wadowic rozciąga się malowniczy teren sakralny zwany dróżkami męki pańskiej albo Kalwarią. Jest to zgrupowanie kościołów i kaplic rozmieszczonych na przestrzeni około 6 kilometrów, które swoją kompozycją i topografią przypominają miejsca święte w Jerozolimie. Historię powstania Kalwarii przypomniała Katarzyna Nowak w artykule Klasztor Płonących Krzyży w tygodniku Wprost. Podobno słowo Kalwaria w języku aramejskim oznacza to samo co Golgota, czyli miejsce czaszki. Według legendy żona wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego miała wizję trzech płonących krzyży nad górą Żar. W roku 1600 Mikołaj wybudował na tej górze kościółek ukrzyżowania. Później wojewoda zdecydował się na budowę całej drogi krzyżowej na wzór jerozolimskiej oraz klasztoru wraz z kościołem dla Bernardynów, których sprowadził jako stróżów miejsc świętych. I tak powstały 24 kaplice i kościoły męki pańskiej. A w roku 1632 rozpoczęto budowę następnego kompleksu kaplic poświęconych Matce Bożej. Rozbudowę zaś kościoła i klasztoru kontynuował wnuk Mikołaja, wojewoda krakowski Michał Zebrzydowski. A w roku 1667 w barokowej kaplicy przy kościele został umieszczony cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Obraz ten został ukoronowany 15 sierpnia 1887 roku. Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii rozpoczyna się Wielki Czwartek w kaplicy Wieczernik i stąd pątnicy wędrują do Ogrojca. Po nocnej przerwie wcześnie rano Wielki Piątek wędrują drogą krzyżową od Annasza do Kajfasza, do ratuszu Piłata, pałacu Heroda, aby wreszcie dotrzeć do kościoła ukrzyżowania. Uroczystości te niewiele się zmieniły od czasów średniowiecza, z wyjątkiem może strojów legionistów, którzy teraz noszą plastikowe hełmy i płaszcze. Od prawie 300 lat biorą udział w procesji domorośli aktorzy, a wśród nich studenci teologii seminariów duchownych. Na misterium wielkanocne przybywa czasami aż do 100 tysięcy wiernych. Jednym z nich był znany fotografik Adam Bujak, wielbiciel Kalwarii. Twierdził on, że misteria te są potrzebne ludziom teraz bardziej niż kiedykolwiek, a dowodem tego jest wzrastająca ilość młodzieży. Misteria to nie teatrzyk, lecz głębokie przeżycie zbliżone do realizmu, gdy pątnicy próbują odbić Chrystusa z rąk oprawców. A sama pielgrzymka robi niesamowite wrażenie, wędrując nieraz w błocie, a nawet śniegu, kamienistymi drogami. A w sierpniu do Kalwarii przybywa czasem 250 000 osób, by wędrować dróżkami Matki Bożej. W dniu 13 sierpnia odbywa się słynny pogrzeb Matki Bożej, a 15 sierpnia uroczystości Wniebowzięcia. Podczas pielgrzymki do Polski w roku 1979
papież Jan Paweł II polecił, by od tej chwili kościół Bernardynów nazywać bazyliką mniejszą. W ciągu roku Kalwarię odwiedza około 1,5 miliona osób, często w ramach specjalnych spotkań diecezjalnych. Osobiście mam wiele wspomnień i przeżyć związanych z Kalwarią Żydowską. Wszak w czasie wojny spędziłem tam kilka lat. Nawet odbywaliśmy lekcje szkolne w budynku koło klasztoru, gdy niemieccy żołnierze zajęli naszą szkołę. A później chodziłem poniżej góry klasztornej do wspaniałej nauczycielki pani Marii na tajne lekcje gimnazjalne. Wędrowaliśmy też poprzez Górę Ukrzyżowania, dalej w las, aż na najwyższą górę Wodkową. A w zimie, przy dobrych warunkach, można było zjechać na sankach od Góry Ukrzyżowania przez rynek, aż do stacji kolejowej. A do klasztoru Bernardynów chodziło się na rezurekcję i oczywiście na nabożeństwa majowe. Pamiętam też wspaniałe pieśni gregoriańskie w wykonaniu chóru Bernardynów. Kalwaryjskie dróżki były ulubionym miejscem odpoczynku naszego papieża. To też dzisiaj istnieje małopolski szlak papieski imienia Jana Pawła II, biegnący ścieżkami, które przed laty przemierzał Karol Wojtyła. Kalwaria jest znana nie tylko z zabytków i uroczystości religijnych. Jest tam też około 300 zakładów, przede wszystkim z branży stolarskiej i obuwniczej. Kalwaryjscy stolarze byli od dawna znani w całej Polsce, a podobno wyposażyli też przedwojenny statek pasażerski MS Batory. A ja sam w czasie wojny zetknąłem się z co najmniej 100 doskonałych szewców, gdy pracowałem w spółdzielni szewsko-cholewkarskiej. Wielkanocne misteria już wkrótce. Warto w czasie urlopu w Polsce wstąpić do Kalwarii Żydowskiej, a może jak się uda, wziąć udział w obchodach niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w miesiącu sierpnia. Za chwilę Ola przeniesie nas do Krakowa, gdzie w poniedziałek wielkanocny odbywa się odpust Emaus, a we wtorek widowiskowy festyn Rękawka. A teraz czas radości i zespół Śląsk. Po wilgotnym przedwiośniu kwietniowe słońce zaczyna przygrzewać, a na zielonej murawie wesoło mrugają oczka stokrotek i złocą się mlecza. To też po obżarstwie wielkanocnym przyjemnie spędzić dzień poza domem. Zwłaszcza dzieci i młodzież tłumnie biorą udział w powielkanocnych zabawach na świeżym powietrzu.
W Krakowie w poniedziałek wielkanocny wszyscy spieszą na najpiękniejszy odpust Emaus, a we wtorek na widowisko festyn zwany Rękawką. Nazwa Emaus nawiązuje do miasta, do którego podążał zmartwychwstały Chrystus z dwoma uczniami. Powstał zwyczaj w poniedziałek wielkanocny, by odwiedzać kościół poza granicami miasta. W Krakowie jest to klasztor sióstr Norbertanek, położony na zwierzyńcu, daleko od bram Starego Miasta. Od plant do samego klasztoru wzdłuż ulicy Kościuszki ciągną się odpustowe karuzele, strzelnice i stragany pełne słodyczy, pierników i waty cukrowej. Zwracają uwagę drewniane siekierki, figurki Twardowskiego na kogucie, grzechotki, fujarki i pukawki. Interesujące są drewniane ptaszki, niektóre osadzone na malowanych gałązkach. Wedle starych podań dusze zmarłych zamieniają się w ptaki i kryją się na drzewach i krzewach aż do dnia pogrzebu. Dopiero w czasie mszy świętej żałobnej dusze unoszą w zaświaty aniołowie dobrej śmierci. Ale czemu rozważać śmierć, gdy zabawa trwa, a jak się bawić, to się bawić? Na drugi dzień po Emaus, we wtorek, po wielkanocny piski fujarek, gwizdy i grzechotanie słychać na innym przedmieściu Krakowa, na Krzemionkach. Bo tu odbywa się Rękawka, festyn koło kopca Kraka i na sąsiednim wzgórzu Lasoty. Nazwa festynu Rękawka wywodzi się od podania, że ziemię na mogiłę króla Kraka noszono w rękawach, aż usypano wspaniały kopiec. Rękawka to także starosłowiańska nazwa trumny lub grobu. W każdym razie nad pochodzeniem nazwy nie zastanawia się młodzież, która z całego miasta podąża na Rękawkę, by zobaczyć pokazy tradycyjnego rzemiosła, jak garncarstwo, mielenie zboża, wżarnach czy tkactwo. Chętni przebierają się w średniowieczne stroje i zbroje, strzelają z łuku lub biorą udział w zorganizowanych walkach. Wiedźma przepowiada przyszłość, a na straganach kolorowe pamiątki i słodycze cieszą oko. Punktualnie w południe na kopcu Kraka płonie stos, a ze zbocza turlają się jajka i kołacze, wspomnienie słowiańskich obyczajów pogrzebowych. Festyn kończy koncert muzyki dawnej. Przed przeglądem wiadomości dalej koncertuje zespół Śląsk. Usłyszymy teraz utwór Gojczyk. Yeah.
Przegląd wydarzeń tygodnia. Wita Państwa Beata Rumianek. W środę doszło w Tunisie do zamachu terrorystycznego w słynnym Muzeum Narodowym Bardo. Terroryści strzelali do zwiedzających tę placówkę i do ludzi w autobusach zaparkowanych w pobliżu. Wśród zwiedzających muzeum w krytycznym momencie była grupa 36 polskich obywateli. W środowym zamachu na Muzeum Bardo w Tunisie zginęły 23 osoby, w tym 20 zagranicznych turystów. Według MSZ aktualny bilans ofiar ataku w Tunezji wśród polskich obywateli to 2 osoby zabite, 10 rannych i 1 zaginiona. Jeden z 2 Polaków zaginionych po zamachu w Tunisie został odnaleziony w szpitalu, jest ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podał w czwartek wieczorem MSZ. Do przeprowadzenia ataku przyznało się Państwo Islamskie. 2 najciężej rannych Polaków w zamachu terrorystycznym w Tunisie pozostanie w miejscowym szpitalu. Pozostałych 8 miało wrócić do kraju, informowała w piątkowy poranek reporterka Telewizji Polskiej. Udało się również odnaleźć jednego z 2 zaginionych polskich obywateli. Wciąż trwają poszukiwania jednego z Polaków. Stan większości rannych jest na tyle dobry, że mogą wrócić na pokładzie polskiego samolotu do kraju. 2 osoby muszą pozostać jednak w miejscowym szpitalu. Ich stan jest jednak stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Możliwe, że konieczne będzie zatrzymanie w lecznicy jeszcze jednej osoby. Wówczas do Polski w piątek przetransportowanych zostanie 7 osób rannych. 2 napastników, którzy zabili co najmniej 23 osoby w czasie ataku terrorystycznego w Tunisie, byli salafickimi ekstremistami. Jak poinformował tunezyjski sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa Rafik Celi, byli szkoleni w Libii z obsługi broni. Celi określił ich jako takfiri, czyli radykał zarzucający innemu muzułmaninowi odstępstwo od wiary. Potajemnie wyjechali oni w grudniu z kraju do Libii, gdzie szkolili się w zakresie posługiwania się bronią, po czym wrócili do Tunezji, tłumaczy. Tunezyjski sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa poinformował, że obozy szkoleniowe dla Tunezyjczyków działają m.in. w libijskich miastach Bengazi i Darna. Od obalenia w 2011 roku reżimu Muammara Kaddafiego w Libii trwa walka o władzę, a rząd centralny praktycznie nie istnieje. Obawiam się, że prawdopodobnie mamy 7 ofiar śmiertelnych ataków w Tunisie. To jest niepotwierdzona informacja, ale takie dane dostałem z MSZ, stwierdził w środę marszałek Sejmu Radosław Sikorski na antenie jednej ze stacji telewizyjnych. Witold Waszczykowski, były szef MSZ, uważa, że Sikorski pospieszył się z oceną liczby ofiar. W dodatku nie powinien proponować ustanowienia żałoby narodowej, ponieważ to należy do kompetencji prezydenta Rzeczpospolitej. Obawiam się, że prawdopodobnie mamy 7 ofiar śmiertelnych ataków w Tunisie. To jest niepotwierdzona informacja, ale takie dane dostałem, stwierdził w środę marszałek Sejmu na antenie jednej ze stacji telewizyjnych. Waszczykowski uważa, że Sikorski pospieszył się z oceną liczby ofiar. W dodatku nie powinien proponować ustanowienia żałoby narodowej, ponieważ to należy do kompetencji prezydenta Rzeczpospolitej. To był 2-godzinny spektakl, podczas którego księżyc widowiskowo zasłonił słońce. W Polsce można było oglądać częściowe zaćmienie, następne takie głębokie w naszym kraju zobaczymy w 2026 roku, a całkowitego nikt z obecnie żyjących ludzi pewnie nie zobaczy, bo będzie ono dopiero w 2135 roku. Do zaćmienia słońca dochodzi, gdy księżyc znajdzie się pomiędzy słońcem a ziemią, przysłaniając całkowicie lub częściowo światło słoneczne dochodzące do naszej planety. Właśnie z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia 20 marca. W Polsce można było podziwiać częściowe zaćmienie. W północno-zachodnich regionach przysłonięte było blisko 80% słonecznej tarczy. Wojciech G., duchowny oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich w Polsce i na Dominikanie, przyznał się do winy. Na pierwszej rozprawie zadeklarował chęć poddania się karze 7 lat więzienia. Teraz propozycję musi zaakceptować prokuratura i sąd. Ksiądz G. długo przekonywał, że oskarżenia wobec niego to działanie karteli narkotykowych, którym nie podobało się jego zaangażowanie w walkę z narkotykami. Zapewniał, że nie molestował dzieci. Jeżeli je skrzywdziłem, to tylko w takim wymiarze, że być może za bardzo zaufałem wszystkim tym ludziom na Dominikanie, twierdził w wywiadach. Razem z G. na Dominikanie służył biskup Józef Wesołowski, pełniący funkcję nuncjusza apostolskiego w tym kraju. Obydwaj mieli dopuszczać się obcowania płciowego z dziećmi. Sprawa biskupa została wyłączona ze śledztwa i objęta osobnym postępowaniem, które jednak zawieszono. Wesołowski jest objęty jurysdykcją watykańską, a Polska nie ma z państwem kościelnym podpisanych stosownych umów. Niezależny kandydat na prezydenta Paweł Kukiz zapowiada głęboką reformę państwa, jeżeli wygra wybory. Mógłbym przehamować wampiryzm partii politycznych. Rozpisałbym referendum w sprawie odwołania mnie z funkcji prezydenta i wybrania w wolnych wyborach, powiedział w programie Gość Poranka na antenie telewizyjnej. Wtedy przekazałby narodzie, Polacy, melduję wykonanie zadania.
Muzyk liczy na poparcie ludzi zawiedzionych obecnym układem sił na scenie politycznej. Zapewnia, że jest ich dużo. Mam stuprocentową pewność, że system, w jakim funkcjonuje, egzystuje. Państwo polskie jest jednym z najgorszych systemów politycznych na świecie, stwierdził. Groźne znalezisko na poligonie w Świętoszowie, województwo dolnośląskie. Odkryto na nim tajemnicze poradzieckie beczki z napisem śmierć. W piątek ma się rozpocząć proces ich utylizacji. Powołano sztab kryzysowy, a z użytkowania wyłączono kilkadziesiąt hektarów terenu. Przemierzyła aż 1500 kilometrów, aby dotrzeć do Sochaczewa pod Warszawą. Mowa o baterii amerykańskich rakiet Patriot, które dotarły nad Wisłę na ćwiczenia obrony powietrznej i przeciwrakietowe z polskimi sojusznikami. Mają one na celu m.in. odstraszenie potencjalnych agresorów na wschodniej flance NATO. Cyberprzestępcy coraz bardziej pomysłowi. Tym razem ich ofiarą może paść każdy, bo rozpoczęli ataki na domowe routery, wykorzystując przy tym zaawansowane metody ukrywania swojego działania. Ich celem są dane pozwalające na dostęp do kont bankowych Polaków, alarmuje zespół CERT Polska zajmujący się bezpieczeństwem w sieci. W chilijskie Andy jedzie się zwykle po to, by chodzić po górach, ale dla grupy Polaków to było za mało. Pojechali tam pobić rekord Guinnessa w nurkowaniu na wysokości. Na 5908 metrach polska wyprawa dała nura pod wodę. Ten wyjątkowy wyczyn zakończył się sukcesem, a w jeziorze o głębokości 12 metrów spędzili pod wodą ponad 23 minuty. Królewska mennica z wielką pompą ogłosiła właśnie, że na dwufuntową monetę powraca wizerunek Brytanii, uosobienia Wielkiej Brytanii podobnej do francuskiej Marianny. Tym razem jednak tradycja została przełamana nowoczesnością. Projektant monety dał Brytanii twarz swojej żony, 44-letniej Polki. Nowa Brytania będzie mieć twarz Doroty Rapacz, która na wyspy przyjechała w 1997 roku. Długo myślałem, jak wyrazić na monecie silną młodą kobietę. Oczywiście pomyślałem o żonie, opowiada twórca monety Anthony Dufort. Brooklyn Beckham, syn znanego piłkarza Davida Beckhama, został twarzą polskiej firmy odzieżowej Reserved. To kolejne dziecko sławnego rodzica w kampanii polskiej marki. W ubiegłym roku twarzą marki Reserved była Georgia May Jagger, wzięta modelka, i córka Mika Jaggera. Tą wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. You are now listening to Radio 2 FM 98.5. A za chwilę dowiemy się, czy grozi zagłada naszej cywilizacji. Zagłada cywilizacji? Niektórzy rodacy martwią się o bezpieczeństwo Polski w związku z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Inni interesują się rozgrywkami politycznymi przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w Polsce. Tymczasem na naszych oczach giną ludzie i zabytki. Stale też zwiększa się zagrożenie nie tylko dla światowej demokracji, lecz nawet dla naszej cywilizacji. Tak zwane państwo islamskie ISIS opanowało tereny północnego Iraku oraz sąsiedniej Syrii, łącznie z milionowym miastem Mosul. Na terenach tych niszczą zabytki kulturalne. Muzeum Mosulu rozbito pomniki liczące prawie 3000 lat, a także u bram miasta zniszczono słynny posąg byka ze skrzydłami. Bojówkarze ISIS wycinają ze starożytnych zabytków rzeźby i sprzedają je handlarzom antyków. Najlepiej idą głowy, bo za nie płaci się najwięcej. Więc zbrodniarze zostawiają często rzeźby bez głów. Ruiny miasta Hatra, liczące około 2300 lat, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, służą jako pole ćwiczebne, magazyny broni, a nawet miejsce egzekucji więźniów. Zniszczenia zabytków nastąpiły także w miastach Hormuz i Nimrud. Do burzenia używano nawet buldozerów. Ze sprzedaży zabytków ISIS zdobywa finanse, lecz oczywiście nie jest to jedyne źródło dochodu. Szacuje się, że ISIS zarabia od 1 do 2 milionów dolarów dziennie
na wydobyciu i handlu ropą naftową z kontrolowanych terenów Iraku i Syrii. Bojówkarze szmuglują ropę do południowej Turcji. Eksperci oceniają, że ISIS produkuje dziennie 44 tysiące baryłek w Syrii i około 40 tysięcy baryłek w Iraku. Inne źródło dochodu to okupy zaporowanych obcokrajowców. Ministerstwo Skarbu USA przyznało, że w ostatnich 10 latach Al-Kaida i jej sprzymierzeńcy dostali za uwolnienie zakładników około 200 milionów dolarów. Na opanowanych terenach ISIS wprowadza przymusowe opłaty zapewniające dostawę wody i energii, a także ochronę. Kto odmówił opłat, został zabity. A w samym Mosulu ukradziono z banków 500 milionów dolarów. I tak dzisiejszy budżet ISIS to około 2 miliardy dolarów. Lecz prawdziwy niepokój budzą rosnące wpływy państwa islamskiego na inne kraje. Dotyczy to specjalnie Libii. Oto niejaki Abu Arkim al-Ilbim, specjalista spraw rekrutacji i propagandy kalifatu islamskiego, opublikował pismo, w którym oświadczył: Allah obdarzył Libię strategiczną pozycją i łatwym dostępem do południowych państw europejskich krzyżowców. Możemy tam wprowadzić chaos, doprowadzić do zamknięcia szlaków żeglugowych, a także atakować ich okręty i zbiornikowce. W innym oświadczeniu bojownicy Świętej Wojny oświadczają, że wyślą do Europy 500 000 nielegalnych emigrantów, wśród których z łatwością kryją się zamachowcy. Nie są to szczepogórski. Wszak w zeszłym roku z Afryki do Włoch na statkach i łodziach przedostało się co najmniej 170 tysięcy osób. A terroryści z państwa islamskiego nawiązują już kontakt z przemytnikami. Zachodnie wywiady obawiają się, że kalifat stworzy własną flotę na Morzu Śródziemnym. Ostatnio dziennik Il Messaggero omówił analizę włoskiego Ministerstwa Obrony. Oto państwo islamskie zdobyło w Libii kontrolę nad kilkoma portami i ma różnego rodzaju statki. Będzie mogło uprawiać piractwo, podobne do tego w Somalii, zdobywać jeńców i wymuszać okup. Il Messaggero i inne gazety twierdzą, że wymagana jest interwencja zbrojna, na którą jak dotąd państwa zachodnie nie mają ochoty. Wpływy kalifatu ISIS docierają i do innych krajów Afryki. Oto w Nigerii terroryści Boko Haram zgłosili ostatnio swą przynależność do kalifatu, a skrajni muzułmanie uważają, że reprezentują prawdziwy i czysty islam. Nawet młody Australijczyk Jake Bilardi zawędrował do Ramadi w Iraku, by tam śmiercią samobójczą zabić innych braci w islamie. Na szczęście oprócz siebie nie zabił nikogo. Skrajny islam dociera również do Europy. W pierwszy dzień nowego roku w Bośni, w gminie Velika Kladusza, tutejszy imam Selvenin Beganowicz został zaatakowany przez nieznanych osobników i cudem uniknął śmierci. Był to już trzeci atak na imama. Kto go nie lubi? Otóż w okolicznej wsi muzułmańscy fundamentaliści wykupili domy, tworząc gniazdo rządzące się prawem szariatu. Podobno właśnie z tych terenów kilkudziesięciu chłopaków wyruszyło na front do Syrii i Iraku. A imam Beganowicz nie bał się mówić, że werbowanie bośniaków na obce fronty jest złe. Mówił: to nie nasza wojna. Naszym dżihadem jest nauka, walka z bezrobociem i opiekowanie się naszymi rodzicami.
Napadani są również przyjaciele imama, zwolennicy tradycyjnego bośniackiego islamu, który głosi ideę pokoju oraz miłości do bliźniego i od wieków koegzystuje z innymi religiami. A jak wygląda ostatnio sytuacja na Bliskim Wschodzie? Osiągnięto jakieś sukcesy w rejonie miasta Tikrit. Jest stamtąd jeszcze daleko do irackiego Mosulu, nie mówiąc już o państwie islamskim w Syrii, gdzie ISIS osiąga najlepsze dochody ze sprzedaży ropy naftowej. Niestety walki w Syrii trwają już ponad 4 lata i stamtąd właśnie odbyła się najnowsza wędrówka ludów zagrażająca stabilności Europy. Przecież dopływ masy bezrobotnych osób zagraża ekonomii kraju, do którego przybywają. Gdy piszę te słowa, dochodzą do mnie echa ostatniego napadu w Tunisie. Zginęło ponad 20 osób, turystów odwiedzających muzeum, także kilku Polaków. Czy to nie dowód, że skrajny islam zagraża naszej cywilizacji, także poprzez zniechęcanie turystów do odwiedzenia zabytków kultury i obalanie islamskiego państwa w Tunisie? Niestety będziemy świadkami wielu podobnych napadów także w Australii. Czas pokaże, czy Zachód będzie w stanie uratować się przed prawdziwą zagładą cywilizacji. Za chwilę Ola przedstawi sylwetkę Anny German. Usłyszymy też piosenki Stanęliśmy nad jeziorem, Żeby szczęśliwym być oraz Człowieczy los. Anna Wiktoria German-Tucholska urodziła się 14 lutego 1936 roku w Urgenczu w Uzbekistanie. Tam spędziła dzieciństwo. Jej matka Irma Berner z domu Martens była z pochodzenia Holenderką. Po wojnie przez wiele lat była wykładowcą języka niemieckiego na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ojciec, Eugeniusz German, księgowy, urodzony w Łodzi, z korzeniami niemieckimi, stał się ofiarą stalinowskich represji. Babka Anny German przeniosła się z rodzinnego Kubania w Uzbekistanie. Jej córka Irma tam poznała swojego męża. Uciekając przed NKWD, przenieśli się do Urgencza, gdzie urodziła się Anna. Potem rodzina przeniosła się do Taszkentu. W 1937, gdy Irma była po raz drugi w ciąży, mąż został aresztowany pod zarzutem szpiegowstwa i w 1938 rozstrzelany. Po aresztowaniu ojca zostały wysiedlone z Fergany i zesłane do Kirgistanu. W tym samym roku urodził się ich syn Fryderyk. Mając 2 lata, brat Anny zmarł na szkarlatynę. W 1942 Irma wyszła ponownie za mąż za Hermana Bernera. Rok później Herman, jako oficer Ludowego Wojska Polskiego, zginął w bitwie pod Lenino, o czym rodzina dowiedziała się znacznie później. W 1946 Irma German, jako żona Polaka, złożyła dokumenty repatriacyjne i razem z córką i matką wyjechała do Polski. Początkowo zamieszkały w Szczecinie, następnie w Nowej Rudzie. Potem cała trójka udała się do Wrocławia, gdzie Anna ukończyła liceum ogólnokształcące i studia geologiczne na tamtejszym uniwersytecie. Wrocławska publiczność jako pierwsza mogła usłyszeć Annę German w chętnie śpiewanym przez nią włoskim repertuarze. Tam też po raz pierwszy zaśpiewała legendarne tańczące Eurydyki Katarzyny Gardner. Artystyczna kariera Anny German rozpoczęła się w 1957. Początkowo śpiewała w kręgach studenckich, m.in. w Teatrze Kalambur. Potem podjęła współpracę z estradą wrocławską, rzeszowską i olsztyńską. W 1959 debiutowała w audycjach Polskiego Radia Podwieczorek przy mikrofonie i Zgaduj Zgadula. W następnym roku wzięła udział w programie telewizyjnym Spotkania o Zmroku. W 1962 na ogólnopolskim przeglądzie młodych talentów w Olsztynie zdobyła pierwszą w swojej karierze nagrodę wyróżnienia za wykonanie Ave Maria. Następnego lata wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie za interpretacją Tak mi z tym źle otrzymała 2. nagrodę. Rok później na tym samym festiwalu zdobyła 1. miejsce
w Dniu Polskim i trzecie miejsce w Dniu Międzynarodowym za tańczące Eurydyki. Tej piosence jury Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu przyznało drugą nagrodę w kategorii piosenki aktorsko-literackiej. Od tego momentu zaczęła się międzynarodowa kariera Anny German. Koncertowała w Związku Radzieckim, we Włoszech, Republice Federalnej Niemiec. Zaproszono ją na plan filmu Marynarka to męska przygoda, w którym grała rolę kapitana okrętu i śpiewała obok Kazimierza Brusikiewicza. W 1965 śpiewała z grupą polskich artystów w Wielkiej Brytanii, Paryżu oraz Monte Carlo. W kraju ponownie wystąpiła w Opolu i wygrała festiwal piosenką Zakwitnę różą i nagroda w kategorii piosenek artystycznych. Sukces w Opolu potwierdziła w Sopocie, gdzie piosenka Balu Posejdona stała się przebojem opery leśnej. W sierpniu zaśpiewała na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Belgii, gdzie zdobyła trzecie miejsce. Wzięła udział w programie telewizji francuskiej Music Hall de France. Obok Dalidy wystąpiła w paryskiej Olimpii. Recenzje były entuzjastyczne. Jesienią 1965 roku nagrała pierwszą polską płytę długogrającą Tańczące Eurydyki z orkiestrą Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Podpisała także trzyletni kontrakt z mediolańską firmą fonograficzną CDI na nagranie płytowe i występy na festiwalach. Brała m.in. udział w 15. Festiwalu Piosenki Neapolitańskiej jako pierwsza cudzoziemka. W 1967 wystąpiła jako pierwsza Polka na słynnym festiwalu w Sanremo, na festiwalu Złoty Klucz w Bratysławie, w Nowym Jorku w słynnej Carnegie Hotel Wiesbaden i na Midem w Cannes, gdzie otrzymała marmurową płytę. Nakręciła film dla telewizji szwajcarskiej, śpiewała przed kamerami telewizji włoskiej, nagrała płytę z 12 piosenkami neapolitańskimi. Dwukrotnie w latach 66 i 69 uznano ją za najpopularniejszą piosenkarką polską wśród Polonii USA. To wszystko nie mieściło się w ówczesnych polskich mediach i mentalność ludzi, którzy wtedy nie wyobrażali sobie, żeby polska artystka mogła zrobić karierę na Zachodzie. A jednak Anna German tego dokonała. Somebody comes in love with us to give the happiness.
legendą za życia to marzenie wielu artystów. Udało się to Annie German. Choć o sławę wcale nie zabiegała. Śpiewała od serca do serc ludzi. Dzięki temu była prawdziwa w artystycznym przesłaniu. Większość piosenek z repertuaru Anny German to poetycka zaduma nad sensem życia. Jej piosenki trafiają dziś do wszystkich pokoleń, także i do tych najmłodszych. Jako człowiek była uosobieniem szlachetności, dobroci i delikatności. Te wartości w doskonałych proporcjach zestawione w osobowość Anny German uczyniły z niej wielką artystkę w skali niemal całego świata. Pozostała muzą dla wielu artystów, poetów. Choć od śmierci pieśniarki minęło ćwierć wieku, pamięć o niej wciąż trwa, a jej piosenki nadal brzmią. Ta gwiazda nie przestaje świecić. Sierpień 1968 roku był dla Anny German miesiącem szczególnym. Złożyły się na to krańcowo różne wydarzenia. 27 sierpnia Viareggio odebrała nagrodę Oscar della Sympatia, przyznawaną najsympatyczniejszej artystce zjazdu gwiazd ze scen całego świata. Następnego dnia uległa tragicznemu wypadkowi samochodowemu na autostradzie Słońca we Włoszech, po którym 12 dni leżała nieprzytomna. 8 miesięcy spędziła w skorupie gipsowej walcząc o życie i tę walką wygrała. Na scenę wróciła dopiero po 3 latach. Kiedy pierwszy raz od wypadku zaśpiewała Człowieczy los, widownia warszawskiej sali kongresowej płakała. Mottem życiowym Anny German były słowa tej piosenki: Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem. Ta pieśń, jak żadna inna z jej repertuaru, nad podziw zgodnie koresponduje z jej życiem, zakończonym 25 sierpnia 1982 roku po beznadziejnej walce z ciężką chorobą. Odeszła cicho w roku swojego jubileuszu 20-lecia pracy artystycznej, mając zaledwie 46 lat. Gdzieś tam, daleko od Ziemi, ale bliżej nieba, pomiędzy orbitami Jowisza i Marsa, krąży planetoida 2519 Anna German. Jej odkrywczyni, astronom Tamara Michajłowa Smirnowa z Sankt Petersburga, nadała swej asteroidzie taką nazwę na cześć polskiej piosenkarki Anny German. Jest to jedyny przypadek na świecie, aby imieniem artysty estradowego nazwano planetoidą. Tak naprawdę to Anna nie odeszła. Jest nadal obecna w sercach ludzi, dla których żyła, pracowała i śpiewała. W sercach tych, którzy ją kochali, kochają i będą kochać, którzy często spoglądają w rozgwieżdżone niebo i mają nadzieję, że znów zaśpiewa. Mamy
każdej chwili uśmiechał. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kres nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się. Słuchacie Państwo Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. Gdzie tak pędzisz? A po zakupy, mam dzisiaj wyjątkowych gości, no i chcę ich poczęstować tym smacznym. A, to polecam polskie delikatesy. A, one są wszystkie daleko, a ja nie mam czasu. Nie, no skąd tu w Marubra Junction masz polskie delikatesy? W tym samym domu co RTA w shoppingu Marubra Plaza. O, vis-a-vis dużego centrum handlowego na Marubra. Poważnie? No to ekstra. Kupisz tu wszystkiego rodzaju wędliny od polskich rzeźników z Melbourne, Sydney, Adelaide i z Brisbane. Sery w wielkim wyborze, wspaniałe domowej roboty polskie, pierogi, produkty z Polski, Grecji, Rosji i innych krajów europejskich. No i najlepsze polskie czekoladki, polskie zupy, drzemy, najróżniejsze przetwory warzywne i owocowe. A wszystko niedrogie, w bardzo przystępnych cenach. Dasz mi jeszcze dokładny adres? Marubra Plaza Deli, sklep numer 3, po lewej stronie od wejścia. 832 Anzac Parade, Marubra. Telefon 93 44 79 00. Dodam, że na stronie www.marubradeli.com.au możesz zobaczyć wszystkie produkty i już w domu dokonać wyboru zakupów. Znajdziesz je też na Facebooku. A do tego, ponieważ obsługa jest przemiła, będziesz naprawdę zadowolony. Dodam jeszcze, że delikatesy czynne są w dni powszednie od 8 do 6 po południu, a także w soboty od 9 do 4 po południu, a nawet w niedzielę od 10 do 3 po południu. Super, jeżeli jest tak jak mówisz, no to na pewno zostanę stałym klientem Marubra Plaza Deli. Już lecę sprawdzić. Już lecę. Marubra Plaza Deli, sponsor Radia 2000 FM. A teraz piosenka Anny German, która nie poszła wcześniej. Stanęliśmy nad jeziorem.
ty i ja. Usłyszałeś echo lasu, chociaż nikt nie wolał. Słyszałeś gwiazd, rozmowę i jeziora, srebrny pół. Kiedy oczy przemywały poprzez panem całym dniu. Usłyszałeś nocy gra. Komunikaty lokalne. Klub Polski Weszwic zaprasza członków na zebranie informacyjne w niedzielę 22 marca o godzinie 15. Wstęp mają tylko pełnoprawni członkowie. W sobotę 28 marca o godzinie 15 w klubie Weszwic odbędzie się seminarium na temat katastrofy samolotu TU-154 pod Smoleńskiem. W spotkaniu wezmą udział eksperci profesor Wiesław Binienda z USA i doktor inżynier Grzegorz Szuladziński ze Sydney oraz mecenas Maria Szonard-Binienda. Wstęp wolny. W konsulacie polskim w dniach 26 i 27 marca od godziny 10 do 16 będzie otwarta wystawa prac węgierskiej artystki Siedmiogrodu Marii Petras. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek 26 marca o 18.30. Lecz potwierdzenie uczestnictwa w tym otwarciu należy zgłosić do poniedziałku 23 marca, telefonując pod numer 9327-8600. Powtarzam, 9327-8600. Tylko do poniedziałku. Klub Polski Weszwic zaprasza na imprezę Club Vibration w sobotę 28 marca o 8 wieczorem. Zespół muzyki klasycznej Sydney Consort zaprasza na koncert Stabat Mater, Wielki Piątek, 3 kwietnia, o 8 wieczorem w kościele świętego Augustyna w Balmain. Zespół Syrenka zaprasza na kiermasz wielkanocny w sobotę 4 kwietnia od 10 do 14 w sali przy kościele świętego Wincentego Weszwil. Klub Polski Weszwil zaprasza na święcone jajko w poniedziałek 6 kwietnia o godzinie 12. Bilety w cenie $25 do nabycia w klubie. W poprzedniej audycji wspomniałem, że zwycięzca rajdu Dakar, Rafał Sonik, jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Siemacha. O tym stowarzyszeniu i o ogrodzie doświadczeń w Krakowie za chwilę. Stowarzyszenie Siemacha wyrasta z tradycji pedagogicznej, którą w roku 1886 zainicjował ksiądz Kazimierz Siemaszko. Wybitny misjonarz, wychowawca oraz działacz społeczny. W Krakowie przy ulicy Długiej 42 dzięki pomocy księcia Aleksandra Lubomirskiego i przychylności władz miasta ksiądz Siemaszko kupił kamienicę i uruchomił w niej dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców. Ideą założycielską tej placówki księdza Siemaszki było przekonanie, że grupa rówieśnicza stanowi dynamiczną przestrzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Po wielu latach przerwy w roku 1993 powstało w tym samym domu Centrum Młodzieży u Siemachy. Uroczystego otwarcia pierwszej placówki edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży
dokonał metropolita krakowski kardynał Franciszek Maharski. Dwie kolejne placówki powstały w Krakowie w roku 1998, a 4 lata później następne dwie również w Krakowie. A w listopadzie roku 2010 nadzwyczajne walne zgromadzenie członków stowarzyszenia USiemachy uchwaliło zmianę nazwy organizacji na Stowarzyszenie Siemacha. Obecnie statutowym zadaniem organizacji jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sieci innowacyjnych placówek wychowawczych, sportowych oraz terapeutycznych na terenie całego kraju. Siemacha zatrudnia blisko 250 pracowników, działa w 30 lokalizacjach w Polsce i każdego dnia zapewnia bezpłatną pomoc dla ponad 2000 młodych osób. Przedstawmy teraz rozmaite rodzaje placówek prowadzonych przez stowarzyszenie. Siemacha Spot. Placówki wsparcia dziennego to ośrodki, w których młodzi ludzie bezpłatnie korzystają z różnego rodzaju zajęć o charakterze edukacyjnym, a więc warsztatów muzycznych, artystycznych, multimedialnych, humanistycznych czy przyrodniczych. Ośrodki zatrudniają pedagogów, psychologów oraz specjalnych instruktorów. Siemacha 24/7. To placówki całodobowe. Tutaj przebywają wychowankowie w wieku od 7 do 18 lat, którzy z różnych powodów nie mogą rozwijać się w rodzinach biologicznych. Zostają w tych ośrodkach przeważnie na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Celem tych placówek jest zdobycie przez wychowanków umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych, które umożliwią im samodzielne życie, a pomaga w tym zespół pedagogów. Siemacha Spot Camp, placówki wakacyjne. Jedna z nich znajduje się w Otporyszewie w powiecie tarnowskim i obejmuje zespół 8 budynków, które zapewniają zaplecze warsztatowe i noclegowe grupie około 40 osób. Na terenie ośrodka znajduje się stajnia dla koni, wybieg dla psów rasy husky oraz liczne ścieżki spacerowe. W drugim ośrodku, w Zubrzycy Dolnej u stóp Babie Góry, wychowankowie stowarzyszenia korzystają podczas wyjazdów weekendowych, feryjnych i wakacyjnych. Tutaj realizowane są takie projekty społeczne jak Forum Liderów Młodzieżowych czy Krakowska Akademia Samorządności. Centra Rozwoju ComCom Zone. Stowarzyszenie jest operatorem tych wielofunkcyjnych obiektów sportowych. Nazwa określa specyfikę tych ośrodków, czyli połączenie celów społecznych, community i komercyjnych, commercial. Stowarzyszenie prowadzi 3 tego rodzaju obiekty. Jeden z nich to Centrum Rozwoju ComCom Zone Nowa Huta. Komplet sportowy obejmujący pływalnię, siłownię, salę do zajęć fitness, boksu i spinningu, hali sportowej i boisk i terenów zielonych. ComCom Zone Prokocim w Krakowie to obiekt sportowy nastawione na zajęcia prowadzone w wodzie.
Jest tam kryta pływalnia, zjeżdżalnia, jacuzzi, sauny parowe i suche. Wreszcie trzeci obiekt sportowy to Komkom Dziemni Park w Tarnowie. Zawiera siłownię, zaplecza do zajęć fitness oraz dwie szatnie. Akademia Sportu Progres to niekomercyjna szkółka piłkarska, która zapewnia młodym zawodnikom w wieku od 7 do 16 lat systematyczne treningi, udział w rozgrywkach ligowych oraz letnie i zimowe obozy szkoleniowe. Działają tam sekcje sportowe, piłki nożnej, pływalnia, tenisa stołowego i siatkówki. Bazę treningową tej akademii stanowią Centra Rozwoju Komko Zone, a patronem honorowym jest Jerzy Dudek, wybitny polski bramkarz. W ramach Stowarzyszenia Siemacha działa również Krakowski Instytut Psychoterapii, który prowadzi 4 oddziały poradnictwa i terapii, 3 w Krakowie i 1 w Rzeszowie. Zespoły terapeutów opiekują się dziećmi, a także osobami dorosłymi, zapewniając bezpłatne warunki leczenia w trudnych sytuacjach życiowych i zaburzeniach psychicznych. Zupełnie nowatorskim obiektem stał się ogród doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie. Jest realizowany przez miasto Kraków i Stowarzyszenie Siemacha. Ten park edukacyjny utworzono w roku 2007 w południowo-wschodniej części Parku Lotników Polskich w dzielnicy Dąbie. Wzorowany jest na polu doświadczeń zmysłowych w Norymberdze oraz Parku Nauki i Techniki La Villette w Paryżu. Na ekspozycję plenerową składa się ponad 50 urządzeń, konstrukcji i modeli pozwalających na poznawanie praw fizyki i świata przyrody. Oto kilka z tych urządzeń. Nurek Kartezjusza. Klasyczne doświadczenie okazujące prawo wyporu hydrostatycznego Archimedesa. Kołyska Newtona, czyli wahadło Newtona. Przyrząd, który ilustruje prawo zachowania pędu i energii podczas sprężystego zderzenia kul. Są też eksponaty akustyczne, jak na przykład dzwony rurowe, instrument z grupy idiofonów, metalowe rury o średnicy 3 do 4 cm, zamocowane na wspólnej ramie. Instrument ten pochodzący z Azji spopularyzował w muzyce rockowej Mike Oldfield swym słynnym albumem Tubular Bells. A z grupy idiofonów płytowych są rozmaitego rodzaju gongi, wiszące lub ustawione na stojakach, tarcze z brązu lub mosiądzu. A wśród rozmaitych obiektów jest wirujący krater, oddychający prostokąt, telegraf akustyczny, pływający taras, kamienne cymbały oraz kalejdoskop gigant. Warto dodać, że w tym roku 22 kwietnia w Parku Doświadczeń rozpoczyna się nowy sezon. Lecz działalność Stowarzyszenia Siemacha nie ogranicza się do Krakowa i okolic. W roku 2009 powstały biura zamiejscowe w Katowicach i w Tarnowie, odpowiedzialne za koordynację stowarzyszenia w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. A od roku 2010 stowarzyszenie rozpoczęło działalność statutową we Wrocławiu. Powstały tam 4 specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinny dom dziecka. W czerwcu 2014 podczas uroczystej gali Stowarzyszenia Siemacha w Krakowie w gronie blisko 1000 wychowanków oraz kilkuset członków, partnerów prywatnych i publicznych świętowano
21 lat działalności organizacji. Podczas gali na cześć kardynała Franciszka Macharskiego uhonorowano statuetkami o nazwie Franciszek 10 najbardziej zasłużonych dla Stowarzyszenia Siemacha osób. Warto dodać, że w ciągu kilkunastu lat Stowarzyszenie Siemacha otrzymało 20 nagród i wyróżnień. A teraz Ola opowie nam o mało znanych sprawach naszych kotów. Koty mruczą zarówno podczas wydechu, jak i wydechu z częstotliwością od 25 do 150 Hz. Mruczenie działa leczniczo na ludzi i na same koty. Przyspiesza gojenie się ran i zrastania kości. Do dziś nie ma pewności, w jaki sposób kot wytwarza ten rodzaj wibracji. Właściciele kotów o 40% rzadziej umierają na zawał serca niż osoby nieposiadające tych zwierząt. Kot spędza średnio 2-3 doby na drzemce. Oznacza to, że 9-letni kot przespał 6 lat swojego życia. Cebula surowa, gotowana bądź smażona jest dla kota trująca. Objawy zatrucia mogą się pojawić, gdy zwierzę zje większą ilość cebuli niż 0,5% masy ciała. Niemal wszystkie rude koty to kocury, a trójkolorowe kotki. Kot posiada aż 32 mięśnie połączone z uchem. Jedno ucho może się obracać niezależnie od drugiego o pełne 180 stopni i szybciej niż u psa. Słuch koci jest 5-krotnie lepszy niż ludzki. Koci szkielet złożony jest z 230 kości, a ludzki z 206. Koty nie mają obojczyka, dlatego z łatwością przecisną się przez każdy otwór o wielkości swojej głowy. Koci nos ma własny wzór linii, który jest unikalny jak ludzkie linie papilarne. W USA można zamówić sobie wisiorek z odciskiem nosa swojego kota. Kocie szczęki są umocowane na prostym zawiasie i dlatego kot może otwierać pyszczek jedynie do dołu. Nie mógłby zazgrzytać zębami. Amerykańscy genetycy stworzyli genetycznie zmodyfikowanego kota, który pod wpływem promieniowania ultrafioletowego świeci na zielono. Eksperyment był częścią badań nad wirusem HIV. Koty potrafią dostrzegać iluzje optyczne. W nieruchomym rysunku widzą wirujące koła i próbują je łapać. W 1997 roku w miasteczku Talkatina na Alasce mieszkańcom nie odpowiadał żaden z kandydatów na burmistrza i zagłosowali na kota. Zgłoszony dla żartu, wybory wygrał. Obecnie honorowy burmistrz Stubbs jest lokalną atrakcją turystyczną. Niestety nasza Beata pracuje obecnie w Kambodży i nie udało się znaleźć dobrego połączenia. Teraz więc posłuchajmy piosenki Na szary dzień, śpiewa Anna Treter. Thank you.
światła. Jak tu żyć, gdzie tu wiać, skąd na świecie tyle zła? Nie pomaga czekolada, kiedy każdy krok to błąd, a przemożna siła doznań, gdy ci wszystko leci z rąk. Taki dzień, chociaż czara, czara goryczy leje się. Wiara, wiara, niech cuda czyni jeszcze raz, zanim szara, szara codzienność spali nas. Nasza audycja dobiega końca. Brali w niej udział Marian Polak, Aleksandra Baszkowska oraz redaktor dzisiejszego programu Jerzy Moskawa. Za tydzień zapraszamy na audycję Alicy Lejewskiej na falach 98,5 FM radiostacji 2000 FM, a na internecie pod adresem www.pl2000fm.blog.com można słuchać tej i ponad 200 poprzednich audycji o dowolnej porze. A teraz po zakończeniu audycji można do nas dzwonić przez 15 minut pod numer 97 15 54 11. Powtarzam, 97 15 54 11. A na zakończenie posłuchajmy jeszcze jednej piosenki Anny German. Gdziekolwiek znajdziesz się, życzymy przyjemnego weekendu i tygodnia. Do usłyszenia. Słyszysz mnie, ona dogoni
miłości ból. Może to przekaż dziś na jedno słowo stąd. Martwisz się i boisz, że nie zastaniesz tu nic. Wróć do mnie, nie zwlekaj, bądź pewny, ja czekam cię. Gdziekolwiek znajdziesz się, ja będę z tobą.